Sobotnie dni otwarte Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości były także miejscem plenerowej imprezy skierowanej do wszystkich mieszkańców. Ekofestiwal Zero Waste był pełen atrakcji. To miejsce ma się stać też atrakcyjne dla mieszkańców, stąd dzisiaj z nami, organizujemy ekopiknik, w którym są warsztaty, jest rękodzieło, wszystko w klimacie eko oczywiście. Przede wszystkim chcielibyśmy promować swoje gospodarstwo, trzypokoleniowe, dziadek, ojciec i syn. Oprócz tego mamy w ofercie mąki bezglutenowe, zdrowe płatki, ekonomiczne, bez gotowania, w związku z tym można zaoszczędzić energię elektryczną czy jakąkolwiek inną energię potrzebną do przygotowania posiłków. Naszym topowym produktem zdecydowanie jest kukurydza słodka. Jest bardzo popularna na terenie Kotliny Kłodzkiej, na terenie Kłodzka i okolicznych miejscowości. Oprócz tego uprawiamy ziemniaki, dynie, cukinie. Bardzo długo wymieniać by. Chcieliśmy dzisiaj zaprezentować właśnie nasze wyroby. Mamy dzisiaj zupę cebulową na maśle, na winie, na wegańskim wywarze. Mamy focaccię pieczoną przeze mnie. Mamy pomidory od pani Agnieszki z Przedborowej, które były suszone, ale są dalej soczyste. Mamy twaróg z lutomierza, który jest ubity ze śmietaną, cytryną i posypany szczypiorem. Taki miks lokalnych rzeczy, trochę podkręcony. Trzeba dobrać rośliny i cały czas gdzieś ten nurt próbujemy rozszerzać, żeby było jak najwięcej roślin w naszej okolicy. Pokazujemy naszą ofertę, którą mam też w internecie, jak i również na naszym centrum AgroPSK. Mamy szeroki wybór różnych roślin domowych, ogrodowych i cały reszta asortymentu, który świetnie się sprawdzi w przydomowych ogrodach czy domach. W programie znalazły się także pokazy renowacji starych mebli, gotowania, warsztaty ekologicznych ozdób i ekoświec zapachowych. Ponadto gry, zabawy dla dzieci i ścianka wspinaczkowa.